Dominika jest wściekła na Wojtka. Ma do niego żal, że przez jego kłamstwa pokłóciła się ze swoim chłopakiem. Nie, nie zerwał, ale nie chce ze mną rozmawiać. Olej, przecież on na ciebie nie zasługuje. Ty jesteś nienormalny, to przez ciebie się pokłóciliśmy. W tym momencie masz go znaleźć i powiedzieć mu prawdę. Nie ma takiej opcji. Przecież wkurzyłaś mnie, więc sobie zasłużyłaś na to. Chodź, pójdziemy do mnie. Nigdy w życiu. Dominika, z Matim i tak nie masz szans. Zrozum to. Więc czemu byś nie mogła ze mną spróbować? Ile razy mam ci powtarzać, że ja nic z tobą nie chcę? W tym momencie mamy go znaleźć i masz powiedzieć mu prawdę. Tak. Zostaw mnie, ty jesteś nienormalny! Licealistka jest przerażona zachowaniem chłopaka. Boi się, że Wojtek może jej zrobić krzywdę. Zostaw mnie dla pomocy, proszę cię, zostaw! Zostaw ją, co z cię stary? No co jest? Debilu, kretynie! Co ty robisz? Powoliło cię! Zabiję cię, rozumiesz? Pomocy, Mateusz, proszę cię, pani profesor! Puszczaj go natychmiast! Zasłużyłeś sobie! Zostaw go, powiedziałam! Stawaj, nic ci nie jest? Nie, ten się na mnie rzucił. Wojtek sobie zasłużył. Dominika, powiedz, co ci zrobił. Możesz mi wyjaśnić, co się stało? Wojtek mi tu zaciągnął, chciał mnie całować, jeszcze nie wiem, nie chcę wiedzieć co więcej, próbowałam się wyrwać, nie dałam rady. Mateusz tutaj wpadł, uratował mnie, oni zaczęli się szarpać, bić, ja... Wojtek, a ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ona mogła cię oskarżyć o molestowanie? Albo o próbę gwałtu? Mi zrobi? To ona sama mnie sprowokowała do tego wszystkiego, to ona mnie zaprosiła na to spotkanie i potem mnie sama odrzuciła. Ty chyba sobie nie zdajesz sprawy, z kim rozmawiasz. Proszę, idziemy do dyrektora. Z wami też będę musiała porozmawiać. Dominika, przepraszam, gdybym tylko wiedział, co się dzieje. Ja też przepraszam, mogłam ci powiedzieć od razu.